Są ludzie w Polsce, bądź poza Polską, którzy mówią o sobie: ja jestem Polakiem pochodzenia żydowskiego. Są tacy, którzy mówią: jestem Żydem pochodzenia polskiego. I są tacy, którzy mówią: jestem i Żydem, i Polakiem. Mówię o tym dlatego, że są to stany, powiedziałbym, nawet płynne. W każdym z nas, w każdym z człowieku są, przeważają różne, powiedziałbym, stany świadomości. Jakie są pana losy? No tu właśnie ma pan do czynienia z Survivorem, który był w Oświęcimiu. Był najpierw w getcie w Łodzi, a potem był w Oświęcimiu. A potem odbył marsz śmierci z Oświęcimia do Buchenwaldu. Tam jeszcze kilka słów powiedziałem na ten temat, ale mówił mu: ale panie prezydencie, pana może zainteresować inny mój marsz. A on patrzy na mnie: jaki? Odbyłem marsz z Selmy, Alabama do Montgomery w marcu 65 roku. A to pan brał w tym udział. Po coś tam pojechał? Ja mówię: słuchaj, zdziwisz się, a jak ci powiem? Po prostu z solidarności. Znasz słowo solidarność, solidarity? To ja po prostu uważam, że ja właśnie jako biały stamtąd powinien być solidarny z tymi, którzy tam są. No a więc ten zaczął znów się obejmować mnie i ściskać. I tę sekwencję zakończył słowem: dziękuję ci, dziękuję ci, dzięki takim jak ty ja zostałem prezydentem. W końcu miałem 13 lat tylko, albo już. I tą trzecią klasę gimnazjalną w istocie przyrobiłem dopiero w getcie. Trzecią i czwartą i dostałem małą maturę. Po czym zamknięto szkoły. Ojciec dostał od razu pracę. Jak na getto niezłą, bo dostał kierownikiem placu węglowego. Myśmy czytali co najmniej dwie książki tygodniowo. Każdy z nas. Co najmniej. Często było to od sasa do lasa. Mogę tylko tyle powiedzieć, że jeżeli do pewnego czasu
moim ulubionym, najukochańszym autorem był Romain Rolland, to dlatego, że tam przeczytałem wszystko, co napisało, a co było dostępne w getcie. Ku czci Romain Rolanda powiem, że dałem drugie imię mojej córce, Lucja. To jesteś ty. Aż niewiarygodne, że kiedyś taka byłaś. Trochę jak Konrad. Nie. Nie przypuszczam. A więc ja poprzez ojca, poprzez wychowanie byłem ideowo związany z ideami sionistycznymi. Ten natłok literatury marksistowskiej, ogólnej, ale w tym i marksistowskiej, no, tworzył nową formację ideową we mnie. Ogromne dyskusje, a dyskusje największe wokół spraw światopoglądowych, czy jest Bóg, czy nie ma Boga, zwłaszcza zintensyfikowały się po napaści Hitlera na Rosję. I wtedy pamiętam, chodziliśmy po ulicy Brzezińskiej, to było tuż przed godziną policyjną, potem trzeba było szybko zmykać do domu. I mówiliśmy o procesach moskiewskich, o moich zastrzeżeniach, o tym, ile osób niewinnych ginie po to, żeby jeden zdrajca został schwytany. Tu od razu też dodam, że ja dorabiałem też w getcie jako korepetytor, a potem, kiedy szkołę zamknięto, jako nauczyciel do dzieci pana Rosensona. I pan Rosenson w nagrodę za to, że uczę jego dzieci, przyjął mnie do pracy do Fleischzentral. Był to los na loterii. To był rok 40, na pewno 42. Miałem lat 16, a więc pracowałem przez kilka miesięcy we Fleischzentral przy wsadzaniu kiełbas do pieca, do wędzerki. Ta wędlina była tylko dla najwyżej postawionych ludzi. Ona nie była na żadnych przydziałach. Na przydziały to była konina bądź jakieś inne ochłapy. A druga praca, jaką wykonywałam, to odżyłowanie, ćwiartowanie koniny. I dla chłopca 16-17-letniego niesamowite znaczenie. Kilka miesięcy, no co dużo mówić, odżywienia się. Jednym z obowiązków każdego członka naszej organizacji, tej lewicy związkowej, myśmy uważali się za komunistów, przynajmniej z ducha, to był obowiązek codzienny, oddawanie, proszę się nie śmiać, kiedy będziecie tego słuchać, oddawanie 2 łyżek zupy dla potrzebujących. Czasami ktoś mnie pyta, jaka jest twoja największa nauka z wojny, czy możesz powiedzieć? Ja mówię, wiecie, jeżeli miałbym określić jednym słowem, to wtedy powiem solidarność. Kiedy już byłem w organizacji później, to jeden z pierwszych obowiązków było, myśmy jeszcze nie mieli wtedy hektografu. Hektograf to jest współczesny ksero. I ręcznie przepisywano pracę Lenina i Marksa. Ja pamiętam, że ja przepisywałem Państwo i rewolucję Lenina. Getto łódzkie, które miało być pierwsze do likwidacji, ponieważ ono było na terenie Rzeszy, na terenie inkorporowanym, to ta Rzesza miała być pierwsza Judenrein, czyli wolna, czysta od Żydów.
Ono przetrwało najdłużej. Właśnie dlatego, że bebop miał z tego znakomity interes i umiał tym operować i przekupywać. Jest stare powiedzenie, że najgorsi są fanatycy. Właśnie dlatego, że są nieprzekupni. W 1944 roku brałem udział w szykowaniu biuletynu wewnętrznego organizacji naszej. Składały się na to wiadomości z radia, wiadomości z okrawków gazet, z rurków gazet, również z tego, co mówią Niemcy. I taki w ten sposób robiliśmy biuletyn naszej organizacji. W szykowaniu tego biuletynu wykorzystaliśmy to, co mówił BBC, chyba BBC w 1944 roku był sprawozdanie, nie powiem, że reportaż, ale sprawozdanie, opowieść o Oświęcimiu, o rampie w Oświęcimiu, I ta opowieść mnie była znana w detalach. No i wtedy wybuchło Powstanie Warszawskie, front się zatrzymał i nadzieje na to, że Łódź zostanie szybko wyzwolona, padły. W ostatnich dniach sierpnia zaczęliśmy kolektywnie, grupowo, razem zgłaszać się do transportu. Opowiem o najszczęśliwszym dniu w moim życiu. Przechodzę ja przez selekcję. Widzę, że jestem wśród ludzi młodych i sprawiających wrażenie, że są zdrowi. Ponieważ wiem, na czym polega ta selekcja, to ja czuję, że ja jestem do życia. Bo po drugiej stronie widzę kobiety, widzę starszych ludzi po tej selekcji, a ja jestem wśród młodszych i zdrowszych. Zaczynamy maszerować. Obok mnie jest mój kolega, mój towarzysz z organizacji, Miszka Samuelsson, a z nim jego ojciec. No i tak uformowani w te piątki, kolumna nasza przekracza tory. To jest, jeżeli mnie pamięć nie myli, ta droga, jaką się szło z rampy, z tamtej strony, po to, żeby skręcić w lewo, stamtąd w lewo do samochodu.
napis będzie do sauny, czyli do łaźni. Ale nie dajcie się oszukać, to słyszałem, to widziałem o tym z raportu BBC, to nie jest sauna, to jest komora gazowa. I w tym momencie zobaczyłem napis do sauny. I szliśmy poprzez Kanadę. I to uporczywe, ale nie dajcie się oszukać, to nie jest sauna, to nie jest łaźnia, to jest do komory gazowej. I wtedy narobiłem furtki, mówiąc delikatnie. W tej chwili sobie nagle uświadomiłem, że to są ostatnie moje minuty, kwadranse. Pamiętam to tak dokładnie, kiedy byliśmy w wagonie towarowym, w drodze, pan Samuelson, ojciec, powiedział, podzielił się wiadomością, że ma manierkę z wódką. I powiedział, słuchajcie, jakbyście chcieli, to ja mam w sobą trochę wódki. To powiedział w wagonie. Ja nigdy wódki nie piłem. Skąd? A w getcie już w ogóle nie. Bo jeszcze, powiadam, w getcie już w ogóle nie, ponieważ przed wojną ojciec czasami w sobotę maczał chałę w jakimś winie i to mi dawał. Więc ja w tym sensie mogę powiedzieć, że jednak smak alkoholu znałem. I mówię do pana Samuelsona, czy możesz mnie poczęstować wódką? I tak, dał mi łyk wódki i to był mój pierwszy łyk wódki, pełen łyk wódki w życiu. Potem poszliśmy dalej, ja z tym wszystkim, co mam w spodniach i doszliśmy do budynku, który nadal był tak jak w opisie BBC, rozbieralnia. Najpierw rozbieranie, rozbieralnia. Rozbieramy się. No i potem idziemy do... Podchodzimy do... Słowo to jest zbyt zaszczytne, żeby go używać, do fryzjerów, do komanda fryzjerów. Nazwijmy tak, fryzjerów. Byli to Żydzi holenderscy, którzy zgolili nas i zgolili nas również ciała. Mężczyźni są na ogół włosieni, zgolili nas, mieli tępe żyletki i wszyscy krwawiliśmy. I pamiętam, że oni wtedy nucili piosenkę. Słuchajcie, ja
tę melodię zapamiętam na całe życie. I half an Holland, la 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 la. I half an Holland, la 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 la. Ik hou van Holland, met je bossen en je heen. Je blonde duinen in Monterey. Op heel is Rotan, al ben ik van Holland. Potem weszliśmy do czegoś, co obawialiśmy się, że będzie prysznicem gazowym, ale było zwykłym prysznicem. A potem polali nas lizolem, ponieważ krwawiliśmy po tych wszystkich tępych żyletkach. To wszyscy wyli, wszyscy zawodzili, wyli. Poza jednym człowiekiem, poza mną, ponieważ ja wtedy zrozumiałem, że to jest do życia. Wtedy zrozumiałem, że jest to mój szczęśliwy dzień. Ojca i brata skierowano od razu do gazu, a mama przeszła selekcję i została zakupiona przez jakieś przedsiębiorstwo w północnych Niemczech. My zostaliśmy zapisani, zarejestrowani w Oświęcimiu, wobec tego zostaliśmy tatuowani. Tatuaż stosowany tylko w Oświęcimiu, w żadnym innym obozie. I wszyscy trafiliśmy rzeczywiście zapisaliśmy się do jednego komando. W tym czasie było zapotrzebowanie na siłę roboczą do Czechowic-Dziedzic. Jestem pewien, jeżeli chodzi o mnie, to mnie uratowało, mnie ułatwiło przeżycie to, że byłem w grupie, a moja obecność ułatwiała innym. Nawzajem siebie poczuwaliśmy, nawzajem sobie pomagaliśmy. A pomoc to nie jest kwestia tylko dania tej łyżki strawy, wtedy kiedy coś potrzebuje, czy tych okruszków chleba. To jest również danie troszkę ducha, dodanie animuszu, zainteresowania, ciekawości, żeby człowiek wiedział, że jeszcze, że nie powinien chcieć myśleć o tym, żeby pójść na elektryczne druty, żeby popełnić samobójstwo. Najgorsze było poniżenie. To, że nie traktowano ciebie jak istotę ludzką. Zwłaszcza, jeżeli byłeś Żydem i właśnie dlatego, że byłeś Żydem, nie traktowano ciebie nawet jak zwierzęcia, tylko jak insekt, jak wesz, jak gnidę, jak karalucha, jak pluskwę. Na co się robi z gnidą, z karaluchem? Trzeba zdeptać, zgnieść, zdusić. Rodzina Polona, Johan i Stefan. Rodzina Pańczczek. Ponieważ zbliża się front, to będziemy ewakuowani i mamy natychmiast zaraz wymaszerować. I zapowiedzieli, że każdy, kto się zatrzyma albo odłączy, zostanie zastrzelony. Maszerowaliśmy 49 km. W sumie półtora dnia, z małą przerwą, w żorach.
sam to widziałem wielokrotnie. Ktoś się zatrzymuje, podchodzi do niego SS-man, strzela mu w głowę i tamten się obsuwa. Mogę powiedzieć, że wtedy po raz pierwszy w życiu spałem maszerując. Kiedy doszliśmy z naszej grupy 600-osobowej, pozostało 450 osób. Załadowano nas wtedy do wagonów w Wodzisławiu, czyli w Loslau. Dokładnie po 120 osób w wagonie. Zareglowano, wagony były otwarte. Nie można było już szpilki dostać, to było już tak naładowane. Do Weimaru, gdzie jest Buchenwald, jest albo 220, albo 240 kilometrów, coś takiego. Myśmy przebyli tę drogę w 3,5 dnia. Ponieważ tory były zajęte cały czas pociągami jadącymi na front. Na szczęście posypywał śnieg. Czegoś wilgotnego, czegoś mokrego, czegoś do picia miał. W moim wagonie było 36 słów. Na 120, 36 słów. Wśród nich pierwszy z naszej dziesiątki. Miszka Samerson. Każdemu, co mu się należy. A więc wyczerpani totalnie. Znaleźliśmy się w bloku. Zaczął się apel. Apel prowadził blok Älteste, a więc przełożony bloku. Był to Niemiec. Mówi do nas. Słuchajcie, chłopcy, bursze. Przyjechaliście tutaj do innego obozu niż ten, w którym byliście do tej pory. Tutaj będzie mniej jedzenia niż tam, bo wszędzie jest teraz mniej jedzenia, bo już jest taki etap wojny, w którym jest mniej jedzenia wszędzie, dla wszystkich. Ale jedno mogę wam powiedzieć. Bo w odróżnieniu od tego obozu, w którym wyście byli przedtem, tutaj nikt na was ręki nie podniesie. Nikt was nie uderzy, chyba, że ukradnie jeden drugiemu chleb. Zabijemy na miejscu. Zbijemy na śmierć na miejscu. A teraz powiedzcie, którzy między wami byli, czy są między wami ci, którzy się nad wami pastwili w poprzednim obozie. No więc tam wskazano na jednego bardzo okrutnego kapo, na co go miejscowi otoczyli, zaprowadzili do latryny i utopili w latrynie. Stawało się w nocy jasno. Kiedy bombardowano Weimar, to były te loty dywanowe. I co to była za radość, że oni są bombardowani i widzieć strach w oczach SS-manów.
8 kwietnia załadowali nas do wagonu. A 11 kwietnia Buchenwald był już wyzwolony. Po załadowaniu do wagonów w Buchenwaldzie było to miejsce, dokładnie to miejsce, przy tych torach, przy tej stacji. Ze źródeł, jak wynika, to byli brytyjscy lotnicy, chcieli zbombardować lokomotywę, żeby powstrzymać ten nasz marsz śmierci, a nasz, powiedziałbym, przywódca, Rysiek Podlaski, po ciężkie rany zmarł. Jak się teraz dowiaduję, tutaj są dwa miejsca, gdzie ci ludzie zostali pochowani, więc w tym i zapewne Rysiek Podlaski. Co najsmutniejsze, nawet nie mam komu teraz tego opowiedzieć z tych, którzy byli. To było po drodze do Chomotowa, do Komotał. Gdzieś tam przystanęliśmy. Wstyd mi o tym mówić, ale powiem. Widzieliśmy, jak psy ogryzają jakieś kości. Porzuciły te kości i poszły dalej. I wtedy ja to podniosłem i zacząłem oblizywać. Zacząłem próbować, może coś znajdę w tym. Ale to już było rzeczywiście po kilkunastu dniach już bez niczego, w pełni bez niczego. Turbowicz Max, Lodź. Tak, to jestem ja. Ano, Remsdorf. Tak. Ja. Welbalzam. Ano. Welbalzam Max. Ano. Szkorbut wysokiego, bardzo zaawansowany. Czułem, jak połykał własne dziąsła. I jednocześnie totalna, pełna dyzenteria. To znaczy, że wszystko, co zjem, to wypuszczałem z siebie, bądź wymiotowałem. Więc można powiedzieć, że jest to stan pewnie agonii. W tym przypominam sobie jedną rzecz. Wyzwolenie, 8 maja. Przykro mi powiedzieć, nie było we mnie żadnej radości. Żadnej. Nie byłem w stanie się cieszyć. Ważyłem niepewne 32 kilo po wyzwoleniu. I wtedy przetyfus, który powinien był być aktem misericordii, dobić, okazało się, że ocalił mi życie. Ponieważ ta gorączka zawija inne choroby. I zostałem się sam na sam tylko ze skutkami tyfusu. Wcale nie był to mały.
też to. Tak to. Tady to są spíš ty baráky, kde jste byl. Byl jsem v špitalu. Od maja do września. Włącznie z okresem rekonwalescencji. A potem wróciłem do Polski. Jestem w pełni świadom, że wracam do zrujnowanej Polski. Do Polski, w której będzie bardzo ciężko żyć. W której mnie będzie również bardzo ciężko żyć. Do Polski, o której przynajmniej w ciągu poprzednich paru lat marzyłem. Marzyłem, że była Polską o nowym ustroju. I chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Po wojnie zostałem dotknięty amnezją dotyczącą przeszłości. Myślę, że była to samoobrona organizmu. Myślę, że ta amnezja umożliwiła mi przejście przez cały okres powojenny, przeżycie bez traumy. Niemal nie pamiętałem, co się działo ze mną w czasie II wojny. Po jednym dniu pobytu w Łodzi wysłano mnie właśnie do szpitala, do Frydlantu, obecnie w Mieroszowa. To zapraszam pana. O, z tego okna. To było moje, tak, na tym piętrze, w Mieroszowie. Jak tylko zacząłem chodzić, no to zacząłem organizować młodzież, stworzyłem pierwsze koło Związku Walki Młodych, ponieważ niczego nie było, wszystko porządki. No i potem zaczęło ono dobrze działać, więc uznali, że jestem taki dobry przewodniczący zarządu gminnego, że mnie awansowali na przewodniczącego zarządu powiatowego Wałbrzychu. I tak się zaczęła moja kariera społeczna z wyższym. Mieroszów jest blisko granicy. I to była taka droga ucieczki z Polski. Zwłaszcza dla wielu Żydów to było. Ja się tutaj znalazł jakiś krawiec żydowski, był w Rosji. No i jeśli troszkę o moim losie wojennym. Pytał mnie, czy mogę mu zostawić zdjęcie na pamiątkę. Zrobiliśmy zdjęcie, wyjechał. Jakiś czas później znalazł się w Niemczech. Szukał Żydów. W tych obozach lipisów. Zaczął opowiadać, wyrzucił na stół. Położył zdjęcia gdzieś tam z Lublina, z Warszawy, z Łodzi i również zdjęcia najświeższe, w tym było, wśród tych zdjęć było moje zdjęcie, a wśród oglądających była moja mama. A ja siebie uważałem za rewolucjonistę. Ja bym to dzisiaj nazwał pewnego rodzaju ewangelizacją, to znaczy było to skłanianie ich do moich poglądów. Nakłanianie ich do tego, żeby chcieli uznać tę nową Polskę, Polskę ludową, Polskę socjalistyczną, Polskę proletariacką.
często wbrew woli tych, którzy byli ewangelizowani. Byłem komisarzem wyborczym referendum i nie będę ukrywał, myśmy naciągali pewne rzeczy, dlatego że wydawało nam się, że w interesie narodowym polskim jest, żeby było absolutna jednomyślność co do odpowiedzi na to, czy chcesz, czy akceptujesz zasiedlenie ziem, nazywało się wtedy odzyskanych. Wtedy tak uważaliśmy, powtarzam, to ówczesny tok myślenia, jak najszybciej pozbyć się Niemców stąd. Obecność sowiecka w Polsce nie była wówczas dla mnie czymś złym. Zdawałem sobie sprawę z tego, czy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, bo to było jakieś myślenie zbiorowe pewnej grupy. Ja wiem. Klasowej, na pewno nie etnicznej, bo to było myślenie ludzi o bardzo różnym pochodzeniu etnicznym, że tak, chcemy wprowadzić nowy ustrój i obecność armii sowieckiej ułatwi nam to. Dochodzą głosy, że Żydów się porywa z pociągów i zabija, że komunistów się zabija, że tych, którzy chcą dzielić ziemię chłopom, że się do nich strzela. No więc jest to uczucie, że jesteś częścią wojny domowej, w której musisz gwałtownie mieć sojusznika. Więc to jest wtedy takie myślenie było moje ówczesne. Namawiano mnie, przekonano mnie, że ze względu bezpieczeństwa powinienem zmienić nazwisko. Co prawda moje rodowe nazwisko brzmi wcale nie po żydowsku, bo co robisz to nie jest, to mogło być również polskie, ale gdybym zachował je wraz z metrykami jako działacz gminny, a już częściowo powiatowy, jestem proszony do zastępcy kierownika Wydziału Kadr KC pani Magdaleny Tyblińskiej. I ona mówi: słuchajcie, towarzyszu, wy działacie w takim terenie dość niebezpiecznym, tu jest dużo PSL-u, może wam coś grozić z bezpieczeństwa i ze względu na to też, że lepiej byłoby, żeby nie zwracać uwagi żeby ludzie, wśród których wy działacie, mowa do mnie, żeby nie odczuwali tego źle, lepiej byłoby, gdybyście wy mieli papiery inne. Może zostałem wtedy skierowany, już wtedy mieszkałem w Wałbrzychu, do urzędu jednego stanu cywilnego w Warszawie, gdzie otrzymałem papiery nacjonalne. Radosnej i uroczystej, gdy Polska Zjednoczona Partia Robotnicza święci zwycięstwo swej jedności, ślemy gorące braterskie pozdrowienia narodom ZSRR i ich genialnemu... genialnemu wodzowi Józefowi Stalinowi, kierownikowi Nie widziałem alternatywy
ustrojowej, którą ja musiał wybrać. Więc może stąd było to akceptowanie tego, jak jest. A jednocześnie biorę udział w akcji naciskania na chłopów, żeby oddawali kontyngenty, żeby oddawali zboże do skupu. Myślę, że nie mam się czego wstydzić, jeżeli chodzi o metody, ponieważ nie sądzę, żebym kiedykolwiek próbował używać metod, za które inni byli, no, znaczy brutalnych, chamskich, aroganckich, ale z oddali, no to nie ma to się czym chwalić. Czy i w jakim stopniu jest to element oportunizmu? Po prostu żyje się, jakoś ma się jakieś przywileje, wielkie, niewielkie, ale jakieś są. Szybciej dostaje się mieszkanie, ma się jakieś lepsze wczasy. W każdym razie z pewnością jest to świadome czy podświadome poczucie przynależności do jakiejś elity. Ale pamiętam, że zawsze arogancja, chamstwo, buńczuczność, pretensjonalizm ludzi związanych z UB były niesłychanie drażniące. I o tym mówiło się między sobą. Który przygotował polski październik. Zostałem pełniącym obowiązki redaktora naczelnego Sztandaru Młodych. To był ten okres, kiedy się rozpadło ZMP i tworzyły się liczne związki o nazwie Rewolucyjny Związek Młodzieży, Związek Młodzieży Socjalistycznej. I wszyscy powszechnie uznawali, że obok po prostu Sztandar Młodych był tym najbardziej rewolucyjną gazetą wówczas w Polsce. W jakim sensie Sztandar Młodych, gazeta, odgrała wtedy rolę jednoczącą i zwieńczającą te związki, które szukały jakichś busoli. Na Sylwestra 57 roku dostałem wymówienie, a właściwie dymisję, że ja zostaję zdymisjonowany. A ponieważ już wcześniej wiedziałem, że to się tak skończy i na wszelki wypadek omawiałam wtedy z Mietkiem Jakowskim, z tym przyjaźnimy się od dawna, że jeżeli zostanie redakcja z Sztandaru Młodych represjonowana, to gotów jestem przyjść z grupą dobrych, świetnych, najlepszych wówczas młodych ludzi do polityki.
I tak się zaczął mój romans z Politką. 55 lat. Nagrody Historyczne Polityki od początku próbowały namawiać historyków do zajęcia się tematką historii najnowszej. Tyle, ile mogą, tyle im cenzura pozwoli. W przyszłości, co się da, będzie się dalej poprawiać. Nigdy nie miałem wyobrażenia, że mogą się zmienić czasy. Znam te rzeczy z pierwszej ręki. Gomułka był przerażony, że grozi wojna światowa, w której wobec oznak sympatii dla Izraela w Polsce wtedy, żeby nie było nieporozumienia, pierwsze reakcje w Polsce po wojnie sześcioletniowej były pozytywne dla Izraela. I nurtowała go myśl, jakże grozi nowa wojna, jak się polskie wojsko zachowa wobec sojusznika radzieckiego, że tu jest gwałt, konieczne wstrząsnięcie tym społeczeństwem. I w tym sensie myślę, że on chętnie przystał na tę hecę antysjonistyczną. W Dzień Kobiet, 8 marca, przyszły dyrektywy do wszystkich gazet polskich, do tych, które podlegały Wydziałowi Prasy KC. Jak komentować wydarzenia na uniwersytecie? I oczywiście było to podlane tonem antysjonistycznym, w domyśle antysemickim, bo nikt nie powinien, powiem Boże, nikt nie używał słowa antysemicki, antysemickim, nie antysjonistyczny. Ale w Polsce, w której wszystkie te pisma wykonały polecenia, zrobiły czystki u siebie, usunęły wszystkich sjonistów, usunęły wszystkich Żydów z posad, myśmy wtedy byli czarną owcą dla tychże pism. Było nas wówczas ludzi o niesłusznym pochodzeniu w redakcji 80 osób, którzy znali swoje korzenie, ale uważali się wszystkim Polakami. To była niesamowita mobilizacja ludzi, solidarność ludzi, wzajemna pomoc, wzajemna przyjaźń, szacunek. To były tygodnie, w których siedzieliśmy w redakcji po 20 godzin na dobę, po 18 godzin na dobę. Kiedy na jeden tekst pisaliśmy cztery warianty, cztery różne osoby pisały, potem wybieraliśmy najlepszy wariant, ustaliśmy go ulepszyć i potem go dawać. To 68 był dla mnie w mojej stanie świadomości, był przełomem. To jest fakt. To jest coś takiego, co przyspieszyło przechodzenie od stanu Polak pochodzenia żydowskiego do świadomości Polak i Żyd jednocześnie. Niewątpliwie 68 w moim przypadku odegrał taką rolę. I tu dodam na marginesie, to jest rzecz paradoksalna, ale rok 68 przywrócił żydowskości wielu Polaków. Kilkanaście tysięcy, bo ci, którzy wjechali w 68 roku, to byli inteligenci najwyższej próby, którzy świadomie chcieli mieszkać i żyć w Polsce, bo się czuli przede wszystkim Polakami, związanymi przede wszystkim z kulturą polską. W tej sytuacji ja mógłbym wtedy wyjechać. A moi przyjaciele, a moi koledzy, a moi najbliżsi koledzy, którzy okazali tę najwyższy stopień solidarności i przyjaźni,
I nie będę ukrywał, tak jest. Ze względu na tę solidarność ja miałem obowiązek pozostać razem z nim. To samo podzielała to uczucie moja żona Halina, że w tej sytuacji powinniśmy być z tymi, którzy okazali nam solidarność, my powinniśmy być razem z nimi, cokolwiek się stanie w Polsce. Że może i słusznie, że tacy ludzie jak ja powstali, żeby być strażnikami pamięci. Wtedy dla mnie nadzieją było to, co było w Czechosłowacji, że to jest jakaś szansa na szukanie rozwiązań, budowanie socjalizmu innego, ludzkiego. I ja to chciałbym uratować. Przeciwko interwencji tam chciałbym wystąpić. Więc to jest, myślę, że najsłuszniej powiem, jeśli nazwę to w ten sposób, w tym roku poczułem się absolutnie już uwolniony od lojalności wobec tych ekip. Mogła być lojalność wobec poszczególnych ludzi, których znałem, lubiłem, przyjaźniłem się, ale to było koniec lojalności wobec oficjalnej linii. Z mojego punktu widzenia były to może dwa najwspanialsze lata. No i a potem zaczęły się już nasze duże rozterki wewnętrzne, od Radomia począwszy. Jak robić, żeby wykazać, że jesteśmy przeciwko temu, co się dzieje, a jednocześnie nie stracić cnoty i nylon dostać. To znaczy, żeby, jak to się dawniej mówiło. Nigdy nie uważałem, że ja powinienem należeć do Solidarności. A inna należała. Ja uważam, że ja nie powinienem należeć do Solidarności i nie widziałem powodu. Aczkolwiek w Solidarności było wielu moich prywatnych przyjaciół. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji prowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. To, w co angażowaliśmy się ideowo przez wiele lat, nazwijmy tak w sprawę lewicy, w sprawie komuny, w sprawie jakiegoś innego systemu, a w każdym systemu, który nam się wydawało, że może być socjalistyczny, nastąpiła jakaś pustka. Od połowy lat 80. był to proces takiego coming out. Taki coming out ludzi, którzy nigdy nie kryli swojego żydostwa, bo przecież to każdy wie, że byłem oświęcimą i zawsze tego nie kryłem, nie każdy wiedział. Ale nie to było na wierzchu. Po 1975 roku odbył się zjazd byłych członków organizacji, do której należała w getcie Lewica Związkowa. Większość żyjących jeszcze wówczas członków tej organizacji mieszkała w Izraelu i stąd rzeczą naturalną, że ten zjazd odbył się w Izraelu. I to był wtedy dla mnie mój pierwszy wyjazd do Izraela.
Myślę, że to był moment, który przyspieszył jakieś moje, ja bym nie mógł powiedzieć, czy decyzje, ale w każdym razie moją gotowość działania jako kustosz. Tak, jako kustosz, jako strażnik pamięci. Moja działalność, jak to się mówi na żydowskiej ulicy, zaczęła się od kombatantów. Zaczęła się od tego, że razem z Mostowiczem zakładaliśmy Stowarzyszenie Żydów Kombatantów. Przy całym intelektualnym przygotowaniu, mimo wszystko obalenie muru Bielińskiego było dla mnie dużym wydarzeniem. I nawet zaskoczeniem. Człowiek nie ogarniał tego, jak bardzo to zmieni mapę Europy, ponieważ nie ogarniał jeszcze tego, że to może mieć wpływ na rozpad Związku Radzieckiego. Otóż chciałoby się chodzić jednak z podniesioną głową. Ogłaszam zakończenie obrad 11 Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Proszę o powstanie. Sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyprowadzić. Doszukam w końcu jako świadek historii. Skorzystałem na jednej rzeczy w ostatnim okresie. Na tym, że zanim się to stało, miałem możliwość wglądu do tajnej skrytki pierwszych sekretarzy, tam gdzie były dokumenty historyczne najbardziej tajne, przechowywane i tylko oddawane przez jednego sekretarza następnemu, swojemu następcy. Panie prezydencie, you know of course. Hermones. Członek zarządu fundacji. Zapraszamy. Wydaje mi się, że są jakieś nowe cechy w Europie się pojawiły, o których przedtem wspomniał pan profesor Buzek, kiedy połączył rocznicę wojny z rocznicą Solidarności. Proszę państwa, czy uświadamiacie sobie, że w jakimś sensie pojawił się nowy kanon założycielski Europy, to znaczy budowanie nowych reżimów nie w wyniku rewolucji, nie w wyniku powstania, nie w wyniku powstania zbrojnego. Mówię o tym dlatego, że w istocie rzeczy od roku 1789 to był pewien kanon europejski. Szczerze mówiąc, jeżeli czemuś moje pokolenie i tacy jak ja daje się uwieść, to daje się uwieść przede wszystkim Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Od niej droga prowadziła do nazwijmy tak, Rewolucji Październikowej. To znaczy, droga francuska wydawała się tą drogą szlachetną, drogą piękną, drogą, gdzie lud sam bierze swoje ręce, swoje sprawy. Bez kompromisów. Ma być przemoc na przemoc. Myślenie rewolucji francuskiej miało wpływ co najmniej na 150 lat na inteligencję europejską. I dlatego ono ułatwiało innym przejście również akceptacji komunizmu. Oczywiście ja się postarzałem, więc się zmieniają moje poglądy, ale też chyba wygasa ten wpływ idei rewolucji francuskiej, przebija ją idea równe 200 lat później. I idee okrągłostołowe, idee aksamitnej rewolucji. To ma być pamięć. Pamięć o tej wielkiej grupie etnicznej, obywatelach Polski,
ludzie, którzy mieszkali na tej ziemi, 10% to jest ogrom, 10% ludzi, którzy zniknęły. Nie ma ich już. I to ma zapełnić to wakuum. I to jest ten pomnik, jaki mogę postawić ja, jaki mogę moim wysiłkiem postawić mojemu ojcu, mojemu bratu, wszystkim Żydom.